co można powiedzieć po takim meczu? No, do przerwy 0-3, po przerwie wracacie do gry, wyrównujecie, no i w końcówce dostajecie bramkę, która ostatecznie decyduje o waszej porażce. Nic nie można powiedzieć. To nie broń strzelała bramki, tylko my żeśmy sami się strzelali. Broń to jest, moim zdaniem, to nie jest zespół na awans, absolutnie. To jest zespół bardzo słaby, słabo ułożony taktycznie i w ogóle nie grający w piłkę, bo my żeśmy grali cały mecz w piłkę. No niestety. Popełniliśmy takie błędy, które są niewybaczalne w pierwszej połowie i dlatego się przegrali mecz. Pamiętaj, że ten mecz mógłby się ułożyć inaczej, gdyby nie sytuacja z 20 minuty, kiedy piłka zmierza do bramki, broni i nagle zatrzymuje się w kałuży, idzie kontra i broń strzela pierwszą bramkę. No właśnie, ta broń ma więcej szczęścia, jak to by określić, no jak rozumu, no bo widzicie, piłka zatrzymuje się przed bramką, oni jadą z piłką, nie wiem, moi zawodnicy w tym momencie zaczęli dyskutować z sędzią, zaczęli szukać jak gdyby kozła ofiarnego, że piłka nie wpadła. No i niestety przez swoją niefrasobliwość, przez swoje jak gdyby zgubili się, no i straciliśmy z kontry bramkę. Pamiętaj, że myślę, że wasz zespół za charakter, za tą wolę walki, zwłaszcza w drugiej połowie, za to odrobienie wyniku trzeba pochwalić. Proszę pana, powiem tak, ja gram wszystkie mecze otwarcie, wszystkie mecze gram grając w piłkę. Żadnego meczu nie odpuszczam, nie ustawiam autobusu, tak jak robią to wszystkie inne zespoły w tej czwartej lidze. I chwała moim chłopakom za to, że wykonują taką pracę. W piłkę nożną trzeba najpierw grać, a później dopiero ewentualnie grać taktyką. A jeżeli ktoś nie potrafi tego, no to niestety to taki mamy futbol, jaki mamy. Pamiętaj, że troszeczkę ta wasza sytuacja, jeżeli chodzi o awans, się skomplikowała, ale jak na razie Mszonowianka przegrywa z Pogonią Grodzic, więc nadal praktycznie w tej grze o awans jeszcze jesteście. Broń będzie miała bardzo trudno, bo broń ma bardzo trudne wyjazdy i bardzo trudno ma mecze. Także myślę, że broń z tą grą, którą dzisiaj pokazała, nie ma szans na awans, jeżeli będzie tak grała. Jeżeli będzie grała lepiej, no to oczywiście, ale jeżeli będzie grała tak jak dzisiaj, to ja nie widzę broni w lidze. Trudne spotkanie emocjonujące 4-3. Pamiętajcie, że prowadzicie do przerwy 3-0. Wydaje się, że ułożyliście sobie w tych pierwszych 45 minutach spotkanie, potem w drugiej połowie coś się stało z panem zespołem. Co takiego? To jest tak, jak do tej pory. Te wszystkie mecze, moim zdaniem, no słabsze były te pierwsze połowy, także tutaj role się odwróciły i ta druga, początek drugiej połowy, bym powiedział nawet 20-30 minut, trochę tam przespaliśmy i z wyniku bardzo korzystnego 0-3 zrobiło się 3-3 i jeszcze trochę szczęścia było, trzeba powiedzieć, bo Pilica już pełnym animuszem, całym zespołem bardzo mocno cisnęła. Dla nas najważniejsze są 3 punkty. Mówię, styl się nie liczy. Oczywiście nie wolno popełniać takich błędów, że mecz jest ułożony do przerwy, a po przerwie jest nerwowość, tak? Ale najważniejsze, tak jak mówię, najważniejsze dla nas są 3 punkty z trudnego terenu. Powiększyliśmy przewagę, a przede wszystkim zachowaliśmy lidera. I o to nam chodziło. Zachowujecie przewagę i być może ta przewaga się powiększy, bo Mszonowianka przegrywa z Pogonią Grodzic aktualnie. W sobotę właśnie mecz z ekipą z Pszczonowa. Bardzo ważny, chyba jeden z kluczowych, jeżeli nie kluczowy w tej rundzie wiosennej. No to dla nas każdy mecz był kluczowy, bo wiadomo, jaki był cel postawiony przed zespołem. I tak jak mówię, nie patrzymy, że dzisiaj była Pilica, czy w sobotę będzie Mszczonów. Patrzymy tylko na siebie, bo mamy jakąś tam przewagę punktową, jesteśmy na pierwszym miejscu i jak będziemy tylko siebie pilnować, to nas inne drużyny, wyniki innych drużyn nas nie interesują. Kolejny mecz i straty w zawodnika, kontuzję. No nie da się ukryć, zostaliśmy już 16 w tym momencie. Maciek Załęcki dzisiaj prawdopodobnie naderwał lub zerwał wiązadła boczne, także kolejny zawodnik kontuzjowany do końca rundy. Ale ja się nie boję w tej sytuacji. Mamy jeszcze tam w rezerwie naszych juniorów zdolnych, a ta końcówka ligi pokazuje, że pozostałe zespoły też przyjeżdżają już po 15-14, bo się kadra kruszy. I tyle. Mówię, trzeba się cieszyć ze zwycięstwa, zapomnieć o kontuzjach i ci, co będą zdrowi, wychodzą jeden za drugiego. Biegają, walczą, pomagają sobie, tworzą zespół i wtedy jest atmosfera, wtedy jest wynik. Panie trenerze, bo trener Pilicy powiedział, że jesteście słabym zespołem, nie nadajecie się w ogóle do awansu. Jak pan się odniesie do tych słów? No to są emocje. Wiadomo, że ja się cieszę, bo mój zespół wygrał, tak? Różnie mogło być, tak? Byśmy przegrali. Ja bym tego nie powiedział, że Pilica jest słabym zespołem.
no bo jednak ktoś wygrał w tym pojedynku. Oczywiście szczęście jest ważne, ale piłkarsko nie uważam, że jesteśmy złym zespołem, no ale to jest każdy opinię może sobie wyrażać, natomiast no więcej opanowania, mniej emocji, bo to dzisiaj my, mówię, jesteśmy zwycięzcami.